Dzisiaj uruchamiamy nową usługę, która nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Liceum Plastycznego w Opolu. Jest to Artoteka. Te prace za moimi plecami to jest właśnie nasza dzisiejsza Artoteka. To nie są wszystkie prace, część znajduje się jeszcze w katalogu. Otóż, drodzy Państwo, te prace będzie można wypożyczyć do domu. Mało tego, jeżeli komuś bardzo się spodobają, to będzie można je wykupić już na własność. Wypożyczamy prace w Artotece na całe 3 miesiące, jeżeli nie będzie zainteresowania, no kolejne 3 miesiące. W ten sposób możecie mieć wszystkie te prace, które są za moimi plecami, nieustannie wymieniane w domu, w miejscu, w którym pracujecie, w swoich zakładach fryzjerskich czy dentystycznych, o czym tylko pomyślicie. I cieszę się, że my właśnie jakby rozpoczynamy życie Artoteki i dziś Artotekę otwieramy i cieszę się, że naszymi gośćmi są uczennice klasy dyplomowej, które pracują właśnie nad obrazami dyplomowymi i być może to ich prace zagoszczą tutaj w przyszłym roku. Obecnie mamy pracę absolwentów, którzy kończyli szkołę w ostatnich latach w bardzo różnych pracowniach pod kierunkiem naszych nauczycieli. Prace są bardzo różnorodne, jak można zobaczyć, nie są one takie typowe. To też oczywiście nie wszystkie nasze możliwości, pejzaże także są. Wiem, że one cieszą się popularnością. Myślę jednak, że Opolanie są różnorodni i tak różnorodna jest ta oferta obrazów i każdy obraz znajdzie no, swojego widza. Najświeższe prace z roku 21, ale też mamy i prace z roku 2015, na przykład z pracowni pana Bolesława Polnara, jego uczennica. Mamy nadzieję, że jeśli idea się rozwinie, to będą zasilane przez nowe prace, najświeższe prace, które już sami autorzy chętnie przeznaczą, bo pomyślą o tej idei jako o możliwości też takiej i motywacji, i promocji, i zachęty do dalszego tworzenia. Jeśli ta idea okaże się tutaj sukcesem, to myślimy, żeby włączyć inne prace z innych dziedzin, może rzeźbiarskie, może snycerskie. Zobaczymy, możliwości jest dużo, ale dużo zależy od Opolan, czytelników, wypożyczających i miłośników sztuki. Inni artyści też interesują się Artoteką, też mocno obserwują tego, co wydarzy się z 30 pracami pilotażowymi, czy wstawią swoje prace, czy tego nie zrobią. Także zainteresowanie, to o którym mówimy, zakulisowe, jest bardzo mocne. I też mogę dodać, myślę z pełną stanowczością, że już dzisiaj mogę powiedzieć, że 2 prace z Artoteki jadą do Łodzi na 3 miesiące, bo stamtąd dostaliśmy zgłoszenie, zapytanie. Także być może Artoteka przekroczy granicę Opola, już przekracza, ale może regularnie też będzie je przekraczać, więc zobaczymy, jak nam ten pomysł finalnie wyjdzie. Warunkiem jest wpłata kaucji w wysokości 100 zł, to są koszty tworzenia tej pracy, natomiast w przypadku nieoddania jej na czas mamy karę taką jak w przypadku innych zbiorów bibliotecznych, tak jak kiedyś w multimediach, tak dzisiaj w Artotece 2 zł za dzień. Spóźnienia, no my tego pilnujemy, biblioteka już pracuje tak wiadomo dziesiątki lat, więc dopniemy swego. No ja myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, że te obrazy mogą znaleźć właśnie swoje jakieś takie miejsce, ludzie mogą je podziwiać i po prostu cieszyć się nimi. I no ja bardzo bym chciała też, żeby się moja praca tutaj znalazła. Jest to pejzaż. Tak jak pani dyrektor wcześniej mówiła, że one cieszą się popularnością i ja też postanowiłam właśnie zrobić pejzaż w tym roku. Jest on w chłodnej tonacji. Ja jestem bardziej w rzeźbie figuratywnej, przedstawiającej czy postacie, czy właśnie jakieś hybrydy zwierzęta. Do jakiej przestrzeni? No, sztuka ma ubarwiać przestrzeń. Mój dyplom jest pejzażem. Opisuje on rzekę z kamieniami. To przede wszystkim są ciepłe odcienie, cyjany, pomarańcze, beże. Bardziej określiła to jako obraz, który by fajnie wisiał w takim niebieskim salonie, można by powiedzieć, albo jakiś taki właśnie salon fryzjerski.